Dzień dobry drodzy widzowie, witamy Was w kolejnym odcinku Przygód Przedsiębiorców. Tym razem naszym gościem jest Michał Walaskowski. Natomiast zanim zaczniemy to przypominamy, że w opisie filmu znajduje się spis treści, link do naszej grupy na Facebooku, do fanpage'a, informacja o tym, że prowadzimy również Instagram, gdzie pokazujemy pewne rzeczy troszeczkę zakulisowo oraz informacja o tym, że również nasze materiały są dostępne, dostępne w wersji podcastowej w aplikacji Apple Podcast oraz Google Podcast. Natomiast nie przedłużając... Zaczynamy. Partnerami kanału są 3Q, inwestycje w dochód pasywny z nieruchomości, Gonito, Twoja droga na Amazon, Paul Rentier, w końcu skuteczne ubezpieczenia oraz pracownia krawiecka Karola Włodarskiego Der Red. Linki do partnerów w opisie materiału. To może przedstaw się naszym widzom i powiedz pokrótce, czym się zajmujesz. Nazywam się Walaskowski Michał, zajmuję się aktualnie tylko i wyłącznie tematem nieruchomości, czyli wróciłem do tego, co zacząłem w młodym wieku robić w wieku 23 lat, gdy pracowałem jako pośrednik w trakcie studiów, pierwszych moich studiów dziennych jeszcze wtedy. Przez półtora roku pracując w studiach zakupiłem pierwszą swoją nieruchomość inwestycyjną, wtedy to było na kredyt. Zupełnie inne ceny, zupełnie inni najemcy, zupełnie inny klient obsługiwany niż dzisiaj. Natomiast tak zaczęła się to moja przygoda z, z branżą nieruchomości, którą można powiedzieć po kolejnych ośmiu latach pracy w dużej korporacji na stanowisku później dyrektora sprzedaży postanowiłem przejść i zająć się tylko branżą, branżą nieruchomości, czyli Powrót do korzeni. W jakiej skali działasz? Czy jakie liczby opisują w tej chwili Twój biznes, tak, żeby widzowie mogli sobie powiedzmy, w pewien sposób wyobrazić skalę Twojej działalności? Więc to ten biznes bardzo szybko się rozwija ze względu na to, przede wszystkim, że są dwa czynniki. Pierwszy to jest to, że robimy to, co robiliśmy przede wszystkim dla siebie, a robimy to od 10 lat. A drugi czynnik jest taki, że jest bardzo duży, bardzo duży rynek na, na, na tą usługę, którą my świadczymy, a robimy tak naprawdę, obsługujemy gotowe produkty inwestycyjne w nieruchomości z stałą rentownością dla inwestora w postaci stałej kwoty za wynajem ich mieszkania. Nadal będę drążył o te liczby. Dobrze, że ilu, ilu najemców, albo, albo ilu inwestorów, albo ile yes. wasze nieruchomości być może są warte, bo rozumiem, że oprócz tego, że sami te nieruchomości posiadacie, to również posiada, macie inwestorów, którzy jakby we współpracy z wami po prostu te nieruchomości nabywają, tak? Część z tych nieruchomości, dokładnie mówiąc, jest ich 50 na ten moment, 50 mieszkań wykończonych, działających, pracujących. Wszystkie mieszkania znajdują się w Gdańsku, w dobrych lokalizacjach. Ale równolegle, tak jak dzisiaj siedzimy tu, rozmawiamy, około 15 mieszkań jest w trakcie adaptacji, czyli w trakcie wykańczania, no i one będą wprowadzone w ciągu dwóch miesięcy, więc jeżeli dzisiaj mówimy o stanie dzisiejszym, to jest ich, jest ich 50, natomiast w perspektywie podejrzewam około 2-3 miesięcy, to będzie prawdopodobnie zdwojona liczba. Zapytałeś, ile tych nieruchomości jest, lub jaki jest, jaka jest wartość nieruchomości. Na ten moment to jest około 30 milionów złotych. Warte są te nieruchomości. One są droższe niż nieruchomości na obrzeżach miast czy mniejszych miast, ze mm -hmm. względu na to, że wszystkie te 50 mieszkań jest w nowym budownictwie, zlokalizowanych no właśnie obok czegoś najważniejszego. A najważniejsze dla nas jest, jakby, centrum biznesowe, korporacyjne. Lub blisko starówki, blisko zatoki gdańskiej lub w Sopocie, więc wiemy, że te ceny z metra są wyższe niż, niż w innych częściach Polski. No właśnie, bo, no bo te 30 milionów złotych to, są wartość, to jest wartość nieruchomości ulokowanych w samym Gdańsku, a rozumiem, że to jest jakby jakaś część wszystkich nieruchomości, które posiada w tej chwili Grupa 3QQ, której też jesteś wspólnikiem. Tak dokładnie, jakby tak jak powiedziałem, my zajmujemy się, no, właśnie z kim? Przede wszystkim z żoną, bo, bo ta przygoda zaczęła się z żoną, kreować w Trzy lata temu, gdy założyła żona firmę, ja jej pomagałem zarządzać tym. Eee, więc, e, więc my osiągnęliśmy ten efekt 50 mieszkań, na ten moment to stale rośnie, ale od jakiegoś czasu e, budując ten swój portfel nieruchomości e, w Gdańsku, wiedziałem, że jesteśmy marką numer jeden, jeżeli chodzi o wynajem korporacyjny. E, no i stwierdziłem, że chciałbym ten... W, ten wynajem korporacyjny, który jest jeszcze dzisiaj w Polsce niedoceniony, a jest wciąż rosnący rynek na tego typu usługę, a o tym chwili, za chwilę pewnie powiemy. Chciałem to po prostu rozbudowywać i rozglądałem się, jeżdżąc na szkolenia ogólnopolskie z branży nieruchomości nad poznaniem ludzi, którzy robią podobne rzeczy, jak, jak ja z żoną robimy i Poznałem wtedy Piotra Michalskiego z Warszawy, czyli z Miasta Stołecznego, oraz Kamila Michalika i Michała z dwóch wspólników, którzy, którzy robili to też od już dobrych kilku lat. No i w efekcie czego powstała trzy kuku grup, które na dzień dzisiejszy rozwijamy dosyć prężnie. W skali polskiej zaczęliśmy od pierwszych trzech dużych miast jak Warszawa, Gdańsk i Wrocław. No i z pewnością będziemy kolejne miasto uruchamiali, natomiast na ten moment cały ten produkt opakowujemy i staramy się dotrzeć do dla nas potencjalnych odbiorców, a jest to wyselekcjonowana grupa naszych klientów, partnerów, z którymi chcemy współpracować. Także projekt się tworzy, on będzie coraz to większy. Dlaczego opuściłeś korporację? Dla wielu osób, już tak mieliśmy jednego tutaj właśnie gościa, Igor Mróz, który opowiadał o tym, że to jest taka troszeczkę złota klatka, gdzie się zarabia bardzo dużo, jest w pewien sposób bezpiecznie, wiele rzeczy można, można przewidzieć. No i jakby wiele osób, które no, powiedzmy słyszą o tym, że w korporacji zarabia się bardzo dużo, wręcz marzy o tej pracy. Natomiast no, z racji prowadzenia programu mamy tę przyjemność, że poznajemy ludzi, którzy chcą z niej no, odejść bądź uciec, jeżeli jest sytuacja trudniejsza. Więc jaki był powód Twojej rezygnacji? Tak, to prawda. Widziałem wywiad Igora i jedno zdanie pamiętam, które powiedział, że on będzie dobry miał wspomnienia z korporacji. I ja też chciałem tutaj powiedzieć, że pracując 8 lat w dużej korporacji... Mam też dobre wspomnienia, bardzo wiele się nauczyłem, dużo zawdzięczam tej firmie. Tak naprawdę wszystko, co dzisiaj mam, jest po części pokłosiem tego, co udało mi się zdobyć, a tą największą wartością to jest rozwój kompetencji, których mnie nauczyła ta firma oraz zdolność kredytowa, która pozwalała na budowanie tego majątku w nieruchomościach, do, których, do którego wszystkich zachęcam odbiorców dzisiejszego wywiadu mając zdolność mając pasywne źródło źródło zarobkowe na etacie pamiętajcie, że macie zdolność kredytową, którą możecie wykorzystać kupując pierwsze, może później drugie czy trzecie mieszkanie inwestycyjne pod wynajem. Tak też zrobiliśmy z moją małżonką z Justyną, którą pozdrawiam. Miałem przyjemność poznać, również pozdrawiam. Też masz pozdrowienia. Wracając do tematu, dlaczego zostawiłem? Jakby założeniem pierwotnym tej pracy w wieku 23 lat w branży nieruchomości, byłem tam pośrednikiem, kupiłem pierwsze, później drugie mieszkanie inwestycyjne. Stwierdziłem, że potrzebuję stałego źródła zarobku, więc poszedłem do pracy w korporacji. Było to też moje marzenie z, trakcie, z, z, z czasów pierwszych moich studiów. No i pracowałem tam na czterech stanowiskach przez 8 lat i już po jakimś czasie, rok temu, zwróciłem uwagę na to, że dużo to daje, natomiast jeżeli ktoś chce iść krok do przodu, no to albo będzie to liczyło się z awansem, e, nie zawsze jest to możliwe w danej strukturze, albo trzeba po prostu iść zakładać swoje, a że w tym czasie od dwóch już lat mieliśmy biznes z żoną żona go prowadziła, ja można powiedzieć zarządzałem tym. Stwierdziliśmy, że większe przychody i większe perspektywy na przyszłość daje ta firma, którą żona buduje, nie jeżeli korporacja no i decyzją było tak naprawdę moment, kiedy pojawiło się na świecie nasze drugie dziecko. Wiktor, a pierwsze to Wiktoria. No i stwierdziłem, że potrzebuję uwolnić więcej czasu dla rodziny. A nic lepszego jest, jak założyć prosperujący dobrze biznes, który można docelowo powierzyć menadżerowi, pracownikom, żeby, żeby to dalej funkcjonowało i dawało większą, większą swobodę czasową i finansową dla rodziny. Czasami w internecie takie widzę informacje albo przykłady, historie bądź wezwania do działania, że niektórzy mówią, rzuć wszystko, rzuć pracę, korporacje i w ogóle są, są czasami takie bardzo. Wrogie komunikaty, pokazujące, że etat to jest takie absolutne zło. Ja się z tym osobiście aż tak skrajnie nie zgadzam, bo uważam, że no tyle ile osób to tyle różnych zawodów, form zatrudnienia itd. Natomiast dla tych, którzy potencjalnie chcieliby opuścić korporację, no to jak według Ciebie to należy zrobić z głową? To jest tak jak powiedziałeś. Nie każdy do, do wszystkiego pasuje i są ludzie, którzy, którym pasuje bardzo praca na etacie i nie potrzebują nic więcej, więc powinni dalej pracować na etacie i cieszyć się z tego, że mają co miesięczny wpływ stałej gotówki, mogą sobie zaplanować wakacje, oni są bardzo szczęśliwymi ludźmi. Jest też inna grupa ludzi, która nawet pracując w korporacji uważa, że dostaje zbyt dużo tych szklanych ścian czy sufitów i potrzebuje większej elastyczności, większej swobody. Ci ludzie prędzej czy później i tak prawdopodobnie odejdą na swoje. Jeżeli miałbym im dać radę, kiedy odejść czy jak odejść, no to przede wszystkim wtedy, kiedy będą czuli wewnętrzną potrzebę odejścia, więc albo to będzie już wypalenie korporacyjne tak zwane, albo wtedy, kiedy zbudują sobie ten, te pasywne źródło dochodu, w jakim jest swój prywatny biznes w różnych tam sektorach gospodarki, żeby to było zaplanowane, przemyślane, ale też radzę, to jest taka rada do wszystkich, żeby nie robić tego tak na ad hoc, czyli nie wiedząc, gdzie pójdę, co zrobię jutro, z kim to zrobię, żeby, żeby robić dzikie decyzje, zwłaszcza wtedy, kiedy ma się zobowiązania życiowe, jakim jest rodzina, dzieci, kredyty, zobowiązania innego typu. Także trzeba to robić po prostu z głową. A które umiejętności, które nabyłeś w korporacji, wspominasz najbardziej i jakby cenisz najbardziej pod kątem ich użyteczności i przydatności w. W życiu takim dzisiejszym. Jest tych umiejętności sporo, myślę sobie. Zastęp też robiłem takie taki podsumowanie tego moich ośmiu lat na każdym ze stanowisk. E, I nie ma co ukrywać. Na dzień dzisiejszy najwięcej e, daje mi umiejętność pracy z różnego rodzaju typologią osobowościową ludzi, a budując swój biznes, zwłaszcza na początku, jak już mamy teraz kilku pracowników w, Gdań w Gdańskim oddziale grupy 3K. E, no to. Staram się umieć dostosować, wykorzystując wiedzę z korporacji, do, do każdej z typologii osobowości, a to są najmocniejsze zespoły, więc to jest taka pierwsza kompetencja, która mi przychodzi do, do głowy. Natomiast drugą rzeczą, jaką jest, no to prawdopodobnie umiejętność zarządzania zespołem, planowania, rozliczania, no całe, całe typo, całe, cały aspekt zarządzania grupą ludzi. Niezmiernie ułatwia mi to wprowadzenie różnego rodzaju procesów w efektywny sposób na początku życia firmy, bo, tak jak mówię, my tą firmę dosyć dynamicznie rozwijamy. Teraz jesteśmy zespołem sześcioosobowym na stałe współpracujących osób, a jest kolejnych około 12 osób zaangażowanych chociażby wykonawcy, którzy projektują, aranżują te mieszkania. Mhm. Wgryzając się w szczegóły, jakby. Jakie, jakich błędów te kompetencje pozwoliły Ci uniknąć? Trochę rozmawialiśmy jeszcze przed wywiadem, właśnie o tych zderzeniach między introwertykami a ekstrawertykami. Być może możesz o tym coś więcej powiedzieć. Widzisz, co? No, każdy zespół e, są tak naprawdę wyszczególniane cztery takie podstawowe typy kolorystyczne, typy emocjonalne e, społeczeństwa. To są tylko i wyłącznie podstawy: to, jest, e, to jest, są zieloni, e, niebiescy, żółci i czerwoni. E, Żółty i czerwony, żółty, przepraszam, i zielony kolor, kolor emocjonalny to są to są ludzie opierający się o emocje. Z kolei niebieski kolor i czerwony jest to determinanta kolorów opierający się w decyzjach o fakty. Natomiast patrząc, jeżeli to jest taki kwadrat, kolor, kolor niebieski i zielony to są też introwertycy, a czerwony i żółty są to ekstrawertycy. Więc każdy z nich ma inny in background emocjonalny do podjęcia decyzji najsilniejsze z kolei zespoły posiadają pracowników partnerów z każdego z tych kolorów i jeżeli chcemy budować dobry zgrany zespół trwały i efektywny przede wszystkim no to powinniśmy zderzać wszystkie te typologie osobowościowe natomiast z drugiej strony taki zespół jest najtrudniejszy do zarządzania ze względu na to, że musisz w jednej chwili rozmawiać z ekstrawertykiem, czyli szybko dobierać argumenty i sprostać jego oczekiwaniom, za chwilę zwolnić i rozmawiać wolniej o emocjach, o faktach, o liczbach z introwertykiem, czy to z niebieski, który opiera się o analizę danych, czy to z emocjonalną osobą zieloną, jaką jest często rodzinne osoby, także Daje to dużo fanów zarządzania, umiejętność dobierania argumentów, rozmowy z takimi ludźmi, ale też umożliwia budowanie silnego zespołu i taki też staramy się stworzyć. Jaki czas podczas pobytu w korporacji, jaki moment był dla Ciebie najtrudniejszy? Które chwile były dla Ciebie ciężkie i jak sobie z nimi poradziłeś? Nie, nie, nie używałbym słowa ciężkie, to były raczej chwile wymagające. Eee, aczkolwiek one najwięcej wtedy uczą, wyrywają nas najmocniej ze strefy komfortu, która jak wiemy dobrze jest jest dosyć. Przyjemną rzeczą, natomiast wtedy się nie uczymy nowych rzeczy. Z takich, z takich momentów było na pewno to, gdy żona założyła działalność gospodarczą, zresztą ja w tym czasie też, i, i, i zbudowała biznes, a równolegle urodziło nam się pierwsze dziecko Wiktoria. Ja miałem dużo obowiązków na nowym stanowisku w, w korporacji, dyrektora sprzedaży. E, no i jakby nadmiar ilości obowiązków był dla nas rzeczą, która wymagała dobrej organizacji życia codziennego, natomiast to było wyzwanie, a nie problem, można powiedzieć. No a drugim takim momentem było narodzenie drugiego dziecka, poznanie z drugiej strony tutaj partnerów z, z trzyku Kamila, Michała i Piotra, żeby stworzyć coś nowego, więc drugi raz jest ta sama teraz sytuacja, natomiast dwa miesiące temu jakby definitywnie pożegnałem się z życiem korporacyjnym, elegancko się pożegnaliśmy, podziękowaliśmy sobie za lata korporacji, wspólnej pracy w korporacji, więc myślę sobie, że to była też obopólna korzyść i moja, i korporacji, bo każdy Mógł czerpać z tego nowe doświadczenie i przede wszystkim efekty, no bo wiadomo, że korporacje po to, po to są budowane. Co powoduje, że z żoną tak dobrze, przynajmniej z perspektywy trzeciej osoby, z mojej, dogadujecie się w biznesie? No bo to samo małżeństwo dla wielu ludzi, z tego co przynajmniej mówią, bo sam jeszcze nie mam okazji, przyjemności tego doświadczać, ale samo małżeństwo jest wyzwaniem. Prowadzenie biznesu również jest wyzwaniem, a wy te dwa wyzwania łączycie w jedno. A z drugiej strony jeszcze jakby no, jak obserwuję elastyczność Twojej żony i przypominam sobie, że kiedy zbliżał się termin porodu, który zbiegał się z tym, że mieliśmy w tym czasie się spotkać i ona wyraziła zgodę, żebyś ty przyjechał na to spotkanie do nas, to ja w ogóle po prostu oszalałem. To, 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 takie rzeczy się nie zdarzają w normalnym świecie. Co, no, my wciąż uważamy, że żyjemy normalnie, po prostu stawiamy sobie jakieś określone wartości, których piastujemy z żoną i też doskonale pamiętam sytuację, jak zaczynała się budowa grupy 3QQ i równolegle też poznaliśmy... Was, przygody przedsiębiorców, Panów. No i faktycznie było zaplanowane spotkanie i tak jak powiedziałeś, zbiegało się to z terminem, można powiedzieć, porodu. Mieliśmy to wcześniej też z żoną zaplanowane, że ja na tym spotkaniu będę, ale nie planowaliśmy tego, że akcja porodowa się opóźni o ponad tydzień. No i w tym czasie było tak, że choć pewnie wielu, wielu, wielu przeciwników tej decyzji znajdę tutaj przed odbiorem, natomiast żona powiedziała, że mam być na tym spotkaniu i Spotkaliśmy się w czwartek wieczorem, przecież yy, ustaliliśmy wspólną strategię na piątek, yy, a ja dostałem w nocy, w środku nocy, SMS-a: Wracaj, zaczynam poród, w, yy, lecę do szpitala. No i szybko wsiadłem do samochodu, przeprosiłem Was, że rano na spotkaniach mnie nie będzie, no i zdążyłem na akcję porodową, także poród odebrałem. Yy, jeszcze można powiedzieć, młodego na ręce przyjmowałem, także byłem z nią podczas porodu, ale z drugiej strony i też byłem razem z Wami, dzięki temu może dzisiaj się po raz kolejny widzimy. Natomiast wracając do tej pierwotnej części pytania, Twojej, zapytałeś, jak, jak w jaki sposób my sobie układamy biznes i w jaki sposób to można łączyć życie rodzinne z, z życiem biznesowym, domowym. Faktycznie jest tego pracy biznesowej w domu u nas wciąż dużo, ale tak jak powiedziałem, jesteśmy na początku tworzenia tego i docelowo no, chcemy te nasze obowiązki przekazać menadżerom. W firmie, żeby to oni to się zajmowali, ale musimy to zbudować. I Na ten moment jest podział dosyć jasny od miesiąca czasu, gdyż ona poszła na Macierzyński, ja z kolei uwolniłem trochę mocy czasowej. Ja zajmuję się jakby czę częścią handlową, organizacyjną, na zarządczą nad zespołem, a z kolei żona zajmuje się kwestiami finansowo-administracyjnymi, także ten podział obowiązków jest, każdy wie za co odpowiada i, i uderzamy w ten sam cel. Mało tego, my możemy się wspierać, a wiadomo, że zrozumienie męża i żony zawsze będzie lepsze niż osób obcych, więc ja osobiście uważam, że to jest dosyć duży plus, że prowadzimy w sposób umiejętnie podzielonych kompetencji biznes i... I tak będzie. Z drugiej strony rzeczy, o których my teraz rozmawiamy, Grupa 3QQ, no to jest projekt, który ma być krok wyżej przed tym, co my robimy lokalnie w Gdańsku i w tamten projekt jakby żony już jakby bezpośrednio nie wdrażam. To jest, to jest inna działka i ja do tej działki już jakby teraz buduję kolejną strukturę handlowców pod sprzedaż, zakup gotowych produktów inwestycyjnych. Z kolei jeszcze ostatnim zdaniem, zamykając temat y, życia i pracy, żona zajmuje się jakby obsługą e, firmy, tej wynajmującej mieszkania e, głównie korporacją. W jaki sposób rozwiązujecie konflikty? Bo nie wierzę, że ich nie ma, bo to wszystko brzmi zbyt kolorowo. Więc wybacz, ale muszę, muszę trochę troszeczkę szpileczkę włożyć. Co możesz próbować, natomiast no, konfliktów nie mamy za bardzo ze względu na to, że nie mamy czasu się kłócić. Jakby jest ten grafik dnia na no, tyle napięty, że rozmawiamy o tym, co, będzie, co jest dzisiaj, co będzie jutro. Nie, nie mówimy o tym, co było wczoraj, bo tu już tak naprawdę nie, nie wyliczymy ran, że tak powiem. Więc nie dochodzi raczej do kłótni, raczej stresowych sytuacji, można powiedzieć, aczkolwiek to nie jest kłótnia z drugiej strony mam bardzo kochaną, kochającą żonę, mam nadzieję, i przede wszystkim tolerancyjną, jakby ona toleruje to, że ja nie potrafię usiedzieć, ja toleruję to, że ona jest bardzo rodzinna i dużo tej opieki teraz, zwłaszcza nad dziećmi, sprawuje. Dzielimy to po prostu i znajdujemy też ten czas, kiedy możemy wspólnie z chociażby z gośćmi, zbyt goszczyć z Adrianem i z jego e, wspaniałą narzeczoną, usiąść przy grillu, przy ognisku rodzinnym i zjeść kiełbaskę, rozmawiając o, o pogodzie czy o innych rzeczach. Bardzo miło to wspominam, powód u Ciebie. Natomiast, idą, idąc dalej, i żeby tutaj za bardzo prywatnie, się nie odsłaniać, to jesteś wśród chłopaków znany z tego. Ja sam też to zauważyłem, bo już niejednokrotnie o tym mówiłeś, że bardzo ufasz ludziom i często wypowiadasz takie słowa, że, że właśnie dżentelmeni sobie ufają i tak dalej. No i teraz, z czego wynika? Tak duże zaufanie z Twojej strony względem innych ludzi, i czy nigdy nie spotkało Cię nic złego z tego powodu? Bo niektórzy, no znowu, być może złośliwi bądź realiści, nieważne, mogliby takie coś potraktować jako naiwność. To prawda, dużo ludzi y, mówi o tym, że czy ja nie jestem za bardzo naiwny, czy, y, czy przemyślałem decyzję, czy ja mam na to umowę, weksel i tak dalej, i tak y, dalej. Odpowiedź jest, że nie mam na to, ponieważ y, zawsze staram się dbać o o jakość współpracy, o zaufanie, patrząc głęboko w oczy. Staram się uciekać od rozmów telefonicznych w istotnych sprawach czy maili, staram się spotykać... Face to face, w cztery oczy z kimś, ustalić warunki, zasady współpracy i nie potrzebuje na to kontraktu, i wydaje mi się, że dużo ludzi szanuje to, i dlatego też nigdy nie miałem takiej sytuacji, że ktoś wykorzystał mnie, czy, czy ktoś popełnił taki błąd, który ja bym odczuł jako coś negatywnego dla mnie. Więc jakby ja jestem umocniony tym, że, że ufam ludziom, ludzie mi ufają, na tym buduję współpracę i chciałbym, żeby tak zostało. A w jaki sposób unikasz? Albo w jaki sposób wyczuwasz, że druga strona może mieć nie do końca czyste intencje? No bo też... Nie wierzę w to, że urodziłeś się aż tak bardzo w Czepku, że ani razu ci się nie zdarzyło trafić na oszusta naciągacza, albo kogoś takiego. Wiesz, co możliwe, że w Czepku to się urodziłem? Bo kiedyś potrącił mnie samochód dwugłowek. Byłem małym dzieckiem, bawiłem się na parkingu między dwoma samochodami. Byłem przykuc przykucnięty i bawiłem się, rysowałem na piasku kijkiem i Pan wjeżdżający pomiędzy dwa samochody nie widział, że tam dziecko się bawi. A ja siedziałem na środku wysokości tych dwóch aut, no i on wjeżdżając uderzył mnie w tym samym czasie w głowę w czoło zderzakiem, a jednocześnie w tym samym czasie zahaczył swoim nadkolem nadkole drugiego auta, no to sytuacja bardzo rzadka, żeby ktoś parkując zahaczył inne auto w tym momencie, kiedy nastąpiło uderzenie, bo gdyby nie uderzył, prawdopodobnie by przejechał na mnie, więc może trochę z tego czepka coś mam. Yy, natomiast... Yy, Natomiast zapytałeś o. W jaki sposób wyczuwasz, że ktoś może mieć nie do końca szczere intencje? Aha, Wiesz co, no to jest praca z ludźmi. No. Zawsze staram się spojrzeć komuś głęboko w oczy. Pracowałem w dużych grupach ludzi. Jakby staram się od razu eliminować ludzi. Nie, nie budować z nimi relacji, z ludźmi, którzy nie, buduj, nie budzą we mnie zaufania. Więc jakby wybieram sobie grupę ludzi, którym można ufać, z którymi chcę pracować. No i do tej pory nie miałem jakichś niekorzystnych wspomnień, takich negatywnych. Będę drożąc. Kiedy ktoś nie budzi w sobie zaufania? Hmm. Nie zastanawiam się, po prostu widzę, kiedy ktoś buduje, budzi to zaufanie. Czy to jest kwestia bardziej tego, jak to czujesz, tak po prostu? Ja myślę, że to jest kwestia odczucia, tak. Kwestia jednej, drugiej próby i idziemy dalej, albo dziękujemy sobie już na wejściu. Mhm. A w jaki sposób budujesz relacje i zaufanie z inwestorami, którzy jednak powierzają ci w pewien sposób? No, duże kwoty to nie jest kupno mebli, to jest Aha. kupno nieruchomości i do tego chyba no, w jednym z najdroższych miast w Polsce. To są kwoty no, dla przeciętnego Polaka astronomiczne, a wy to robicie w sposób hurtowy. Też się nad tym zastanawiałem ostatnio. No i powiem ci, co, co mi przyszło do głowy. Mm -hmm. Tak, to prawda, że, że ludzie kupują od nas takie gotowe produkty inwestycyjne, nawet rzędu 800-900 tysięcy złotych. Są to duże nieruchomości w dobrych lokalizacjach w Gdańsku czy w Sopocie. Można powiedzieć, że mało ludzi z takich, które mogłyby zaufać tym bardziej osobom młodym itd. itd. Natomiast. Tutaj kluczową rzeczą, jaką my sprzedajemy, lub nawet nie sprzedajemy, tylko mówimy, co można zrobić, to jest przede wszystkim my opowiadamy o tym, co my robiliśmy do samych siebie. Bo core biznesu, jaki stworzyliśmy, polega na tym, że my wynajmujemy swoje mieszkania, budujemy strukturę organizacyjną na swoich nieruchomościach. I tak naprawdę to, co my proponujemy inwestorowi, my nawet nie sprzedajemy. My mówimy, co robimy dla siebie, ten inwestor. Chcę tak samo, no bo liczymy mu rentowność określoną, pokazujemy nieruchomości swoje, które wykończyliśmy, pokazujemy inne nieruchomości innych inwestorów, którzy kupili, pokazujemy sukcesy, jakim jest wypłacone kwoty na konto inwestorów czy swoje konta. Tu jest pełna transparentność tego produktu. No i co jest najważniejsze, my też pokazujemy nie tylko umowę najmu, ale pokazujemy tak naprawdę popyt, który jest oddalony. Nie wiem, do 1000 metrów od największego centrum biznesowego Polski Północnej, które się cały czas rozwija i powstają kolejne budynki. Mamy z nimi kontrakty, więc jakby nie widzę tutaj powodów, dlaczego ktoś miałby nie kupić. Z tych wszystkich argumentów, które powiedziałem, mimo wszystko najważniejsze jest to, że my to robimy dla samych siebie i kupują od nas znajomi, kupują od nas znajomi znajomych oraz też inwestorzy, których przyprowadzili pośrednicy, których poleciła gdzieś tam grupa znajomych, także mhm. to się cały czas buduje. A, A zadowolony jak... klient oczywiście wraca, po pierwsze, że wraca po kolejne, ale też wraca jego znajomy, mhm. więc to tak to wygląda. A jaką, którą historię... Z reakcji Waszych inwestorów pamiętasz najbardziej, kiedy się dowiedzieli, że oprocentowanie będą mieli znacznie większe niż na lokacie, jednocześnie z jakby tą taką tą gwarancją czynszu? Co była taka sytuacja, nie zapomnę tego, bo można często spotkać informacje gdzieś tam na grupach na Facebooku czy w telewizji: rentowność z wynajmu 8-10%. To prawda, my nie sprzedajemy gotowych projektów inwestycyjnych na takich wysokich rentownościach, ponieważ tam jest bardzo duże obarczenie błędu w momencie, gdy będzie korekta na rynku. My zawieramy umowy na 10 lat i zobowiązujemy się do tego, że będziemy wypłacać przez 10 lat, a musimy mieć jakąś dozę ryzyka, gdy kwoty najmów pójdą w dół. I pamiętam taką rozmowę z inwestorem. Doświadczonym człowiekiem, który miał ogromne nadwyżki finansowe po sprzedaniu biznesów, już można powiedzieć w wieku przedemerytalnym, gdy chciał em, zdywersyfikować portfel inwestycyjny i kupić mniejsze lokale, czyli takie po 700-800 tysięcy zł, lokale mieszkalne zamiast dużych, dużych firm. E, I on pokazał mi jeden projekt takiego mieszkania 67-metrowego, który mieliśmy przygotowany do podziału na dwa mieszkania, z czego jedno było dwupokojowe, drugie trzypokojowe. I jakby opowiadając mu o tym modelu, będąc w mieszkaniu, on się mnie zapytał, a ile ja mu zapłacę za to, jakby stałej kwoty miesięcznej? Ja mu powiedziałem, że 4000 zł. I on się mnie zapytał, jako wprawiony inwestor, jaka to jest rentowność. Ja mu powiedziałem, 5%. On zapytał się, ile? Ja mówię, 5% Ile? No, 5% już się zdenerwowałem, że tutaj. Będzie negatywny odbiór niskiej lub tego typu stopy rentowności. I on powiedział niesamowite. To bank mi daje 1,5%, a Pan mi daje na mojej nieruchomości, na której jestem zabezpieczony, której wartość w czasie rośnie i ja nie muszę nic robić. Pan mi daje 5%, 3 czy 4 razy więcej niż bank. No tak. Okej, okay, no to ja wezmę od pana to mieszkanie i złożę zamówienie na kolejne. Na kolejne 10 jeszcze w tym roku. No i to mi otworzyło nieziemsko oczy, że są ludzie, dla których rentowności rzędu 5% w nowym budownictwie, w, z dobrą umową najmu, w dobrej lokalizacji nieruchomość, wykończenia w standardzie wysokim, że to jest dla nich bardzo atrakcyjna inwestycja. A tak naprawdę można powiedzieć, on kupił w tym momencie wolność finansową emerytury, ponieważ Kupując 10 mieszkań, z których każdego masz 4000 zł stałego przychodu na rentowności 5%, on ma 40 tysięcy miesięcznie. <laughs> za 40 tysięcy zł w Polsce można żyć wygodnie, a większość życia można powiedzieć spędzić za granicą. A jednocześnie, myśląc, jakby o swoich potomkach, dzieciach, można dać ten majątek przekazać drogą spadkową dla dzieci, dla których to też będzie zarabiało, tylko że kupiona nieruchomość dzisiaj za przykładowo 700 tysięcy złotych, za 10 lat będzie warta pewnie milion, i tak dalej, i tak dalej. I to będziesz, będzie szło do góry. Ktoś może powiedzieć, że będzie korekta na rynku. Jeżeli ona będzie, no to będzie chwilowa i potem i tak wartość nieruchomości wskoczy do poziomów sprzed, sprzed korekty. Jaki jest według Ciebie największy mit dotyczący branży nieruchomości w Polsce, który jest powtarzany przez ludzi a jednocześnie jest krzywdzący dla was? Wiesz co, takich mitów jest mnóstwo. Natomiast e, takim kluczowym mitem to będzie to jest tak, e, ale jutro będzie kryzys. Nie inwestujcie, nieruchomości są na bańką mydlaną e, i tak dalej, i tak dalej. No, to jest taki dla mnie mit, który powtarzali to ludzie, którzy dwa lata temu nie kupili nieruchomości. A w ciągu dwóch lat, chociażby w Gdańsku, te ceny nieruchomości poszły blisko 20% do góry, a w topowych lokalizacjach nawet i 50. Czyli ktoś to kupił dwa lata temu. Ja kupiłem dwa mieszkania po 500 tysięcy zł dokładnie dwa lata temu. A dzisiaj mam zapytania ofertowe o te mieszkania za 850 tysięcy złotych, czyli można powiedzieć, że na decyzjach banków pozytywnych oczywiście, mógłbym zarobić sprzedając dzisiaj 700 tysięcy zł plus to, co? Z wynajmu zarabiałem. A ci sami ludzie, którzy dwa lata temu nie kupili, dalej mówią, że jutro będzie kryzys i już na pewno ta bańka pęknie. Pytanie, jakie mamy podejście do tego? Kluczem do, tej, do tego pytania i do tego mitu można powiedzieć, pod warunkiem, że nie kupisz na bańce i nie sprzedasz szczycie kryzysu, czy tam korekty, jak zwał, tak zwał, no to na pewno nie stracisz, bo patrząc na szczyty koniunkturalne cen, wartości nieruchomości, te ceny i tak zawsze idą do góry, te wartości na szczytach, tak samo w dołkach kryzysu. Z drugiej strony pytanie, czy taki. Kryzys, jak był 10 lat temu, czy on może się powtórzyć? I odpowiedzią moj, moją na to pytanie, lub e, odpowiedzią na moją podświadomość na to pytanie jest to, że e, zwróćcie uwagę, my dzisiaj mówimy o 5-7% rentowności, gdzie średnia według statystyk w Polsce jest 5-6% rentowności w miastach e, przy własnej obsłudze. To można powiedzieć, że jeżeli kupuje tak dużo ludzi z zagranicy nieruchomości w Polsce, jak Szwedzi, cała Skandynawia, Niemcy, Francuzi, Włosi, wiele innych nacji, to można powiedzieć, z jakiego powodu oni kupują. Oni kupują w Polsce, dlatego że po pierwsze Polska jest bezpiecznym krajem politycznie, wciąż. Wiem o czym myślisz, ale przede wszystkim to, że u nich uzyskiwane rentowności z nieruchomości są 2%. Dlaczego? Bo baza wyjściowa zakupu nieruchomości jest dużo wyższa, wartość nieruchomości jest wyższa. Stąd też Polska jest y, tanim krajem do zakupu nieruchomości, i to będzie szło w kierunku Europy Zachodniej, czyli wartości nieruchomości będą szły do góry, żeby te rentowności z wynajmu mieszkań ustabilizowały się y, w naszej części. W naszej części Europy, a tu warto powiedzieć, że za granicą często na 2-3% są wynajmowane, jeżeli nawet na 2%, więc jedni powiedzą, że jutro będzie kryzys i stracą cały majątek, a inni powiedzą, tak jak ja mówię i myślę, Piotr, Kamil i Michał tak samo, że te ceny dopiero będą szły do góry i ten wynajem w ogóle mieszkań będzie jeszcze bardziej, bardziej jeszcze pożądany. Pewnie kolejne pytanie, jakie chcesz mi zadać, to jest. Proszę, zadaję sobie. <grystanie> Michale! A ile procent społeczeństwa w Polsce wynajmuje mieszkania? <grystanie> Proszę o odpowiedź. To jest ważna rzecz. Jakby Parę lat temu te statystyki mówiły, że w Polsce wynajem mieszkań był dla 10% społeczeństwa, czyli można powiedzieć, że co dziesiąty obywatel w Polsce najmował mieszkanie. Eee... Dzisiaj jest to blisko 20%, no i też znowu pytanie w jakich czy to środki miejskie, czy, czy pozamiejskie. W dużych miastach około 20% jest mieszkań wynajmowanych. A jak myślisz, ile jest za granicą? Na przykład w Niemczech, z naszej zachodniej granicy? Pewnie wartość jest dużo wyższa, bo z tego co słyszałem na zachodzie, to jakby my jesteśmy trochę anomalią, pod kątem posiadania nieruchomości, a zachód dużo bardziej ceni sobie właśnie mobilność, więc tak. zakładam, że to może być nawet kilkukrotnie wyższe mhm. wartość. Tak, dokładnie. To jest e, dzięki, że dopowiedziałeś, ale skoro już o tym mówimy, to e, w Niemczech, czyli można powiedzieć u naszych sąsiadów, e, dokładnie 50% społeczeństwa najmuje mieszkania, a w Polsce zaledwie 20. Wynika to w dużej mierze przez historię, że Polacy chcą mieć swoje na własność, nie, nie ryzykować, bo nie lubimy ryzykować. Natomiast jeżeli powiedziałem 10%, parę lat temu, dzisiaj 20%, to ta dynamika i wzrost podejścia do Europy Zachodniej jest bardzo duża. W związku z czym dzisiaj mamy 20, Niemcy mają 50, na pewno będziemy szli w tym kierunku. I żeby to się wydarzyło, to coraz więcej ludzi będzie kupować, czyli większy popyt będzie na wynajem mieszkań, a jednocześnie im większy popyt na wynajem mieszkań, tym, większa, tym wyższe ceny podaży będą, czyli wartości nieruchomości będą, będą szły do góry. Ja myślę, że to, co powiedziałem teraz, podobnie cała trzy grup mówi, mamy podobną filozofię. A co ciekawe, my tego nie wymieniliśmy się teraz, tylko każdy zaczynając kilka lat temu do działanie z branżą nieruchomości doszedł do podobnego wniosku, aż w pewnym momencie nasze wartości były spójne, połączyliśmy siły i, i robimy to dla, dla inwestorów, których z roku na rok, czy nawet z miesiąca na miesiąc przybywa, dlatego że w Polsce ta grupa ludzi majątnych, która zbudowała majątek na innych biznesach w czasach prosperity, nie ma czasu na zajmowanie się inwestowaniem tych pieniędzy, często kupują mieszkanie, niczym lokatę kapitału. No i właśnie tu jest problem, bo jeżeli ktoś kupił pierwsze, drugie, trzecie, potem dziesiąte, to ktoś to musi obsługiwać. I po to stworzyliśmy narzędzie z chłopakami do tego, żeby obsługiwać tą grupę ludzi, którzy kupują mieszkania inwestycyjne i to niekoniecznie zawsze za gotówkę, bo wciąż w Polsce bardzo duża grupa przede wszystkim młodych ludzi kupuje mieszkania pracując nawet na etacie na kredyt i mają takiego przychodu z wynajmu powiedzmy o 1000 do 2000 więcej niż, niż cała rata kredytu, dzięki czemu budują dalej swoją zdolność kredytową i zwiększają wartość swojego majątku. Nie mówiąc już o tym, że ten najemca, czyli firma na przykład 3 e, e, spłaca ich kapitał własny z raty kredytu, czyli zarabiają trzykrotnie. Na samym początku wywiadu wspomniałeś o tym, że robisz. Usługę, która jest wciąż rzadko spotykana w Polsce, czyli wynajem korporacyjny. Jak to w ogóle się zaczęło i dlaczego akurat wybrałeś sobie tę grupę docelową? Wiesz co, to się zaczęło? Wynajem korporacyjny, tak naprawdę on powstał, ta nazwa, można powiedzieć, dwa lata temu i to nie było działanie planowane, to wyszło, można powiedzieć, pierwotnie trochę z przypadku. Był trzy lata temu, zdaje się, kupili, kupiła żona e, pierwsze, pierwsze swoje wtedy mieszkania, trzy jak dobrze pamiętam, to były kawalerki i one były zlokalizowane od bardzo dynamicznie budujących się centrów biznesowych w Gdańsku, i największego dzisiaj centrum biznesowego Polski Północnej. I po wykończeniu tych mieszkań była środek zimy, i jak puściliśmy na nasz lokalny portal trójmiasto.pl ogłoszenie wynajmu mieszkania, nie było żadnego odzewu. to był okres świąteczny, później sylwester i tak dalej. No i a, a raty kredytu płaciliśmy, bo to było, tak jak powiedziałem, zbudowane na lewarze finansowym w postaci dźwigni finansowej kredytu mieszkaniowego. I stwierdziliśmy, no, że raty płacimy, a niestety nie ma przychodu, więc kolejnym działaniem było wystawienie tego na wtedy nowo dla nas testowany booking. I się okazało, że nagle zaczęły przychodzić rezerwacje. To było około 150 do 200 zł za dobę nawet. I kto przyjeżdżał? I no wiadomo, zimą nie przyjeżdża do trójmiasta turysta i zaczął przyjeżdżać. Tu profesor z Uniwersytetu Gdańskiego, tam menadżer z dużej korporacji, z. Oliwa Business Center, potem jakiś pracownik z alchemii, i tak dalej, i tak dalej. Ci ludzie zaczęli prosić i mówić, że chcą częściej przyjeżdżać, czy mogą z nami nawiązać stałą współpracę. No i mówimy, pewnie, jasne, to, to, to tak róbmy, to, to będziemy wynajmować na dwie, trzy doby, i tak dalej, i tak dalej. I no i wtedy zobaczyliśmy, że jest popyt na to, potrzeba na to, a wynika to z tego, że jakby miejsc noclegowych jest wciąż za mało do, do popytu to jest raz, dwa, że duża grupa ludzi, którzy przyjeżdżają biznesowo lub nawet teraz turystycznie do nas, wcale nie chcą mieszkać w hotelu, który jest często często jest drogi, często jest problem z komunikacją, a na śniadanie się dostają jajecznicę z proszku. To już wolą sobie zrobić samemu. No i stwierdziliśmy, że będziemy produkować pod, nich, pod ich potrzebę produkt, jakim jest mieszkanie, usługa noclegowa. No i zrobiliśmy ankietę z pracownikami tych, tych dużych firm, czego oni potrzebują. No i bardzo szybko okazało się, że oni potrzebują prywatności, czyli swojej kuchni, swojej łazienki, czyli apartamentu, żeby to było w nowym budownictwie, w bliskiej lokalizacji, czyli najlepiej walking distance do 1000 metrów od miejsca pracy. No, i niech będzie jeszcze usługa sprzątania, możliwość wynajęcia hali garażowej, itd., itd. Natomiast kluczowe były trzy, można powiedzieć. No, i zaczęliśmy szyć usługę pod potrzeby docelowego partnera, który został zapytany o, o, to, o to, w którą stronę iść, jakie usługi im dać. Dzisiaj tych firm jest już dużo więcej, które na stałe współpracują z nami. Mówią nam, że będą mieli na kolejny rok zapotrzebowanie na przykład na tyle unitów mieszkalnych, więc my produkujemy pod ich potrzeby, a jednocześnie powoduje to, że my możemy stworzyć gotowy produkt inwestycyjny dla inwestora, bo wiemy, że będziemy mieli kolejny kontrakt na podajem, więc to jakby się wszystko zazębia. Natomiast w całej tej strukturze gotowca inwestycyjnego, czy, czy tam mieszkania inwestycyjnego. Najważniejsze jest dla mnie, na czym ja się skupiam, popyt, czyli grupa odbiorców. A w tym wypadku jest to korporacja. Podobno, z tego co mówiłeś, zakładam, że to jest prawda. Bo zawsze mówisz prawdę. Podobno, jak rozwijałeś biznes nieruchomościowy, w ogóle nie posiłkowałeś wiedzą internetową. Było dla ciebie jakąś abstrakcją, że są jakieś szkolenia, materiały na YouTubie i tak dalej. Dla mnie z kolei, nawet teraz wypowiadając to, wiedząc, że to jest fakt, abstrakcją jest, że mogłeś z tego nie korzystać. Więc jak to się działo, że no w branży, gdzie wartość każdej, każdej, każdej nieruchomości jest tak wysoka, działałeś trochę na zasadzie bycia takim, no można powiedzieć, samołukiem. Wiesz, co? Nie wiem, dlaczego tak było. Dzisiaj mogę pukać się w głowę, dlaczego tak późno sięgnąłem po wiedzę, która jest dostępna na wyciągnięcie ręki. Odpowiedzią jest na to prosta rzecz. Tak bardzo skupiałem się na tym, co wtedy robiłem, a mianowicie praca w korporacji i obowiązki, które mi towarzyszyły życie rodzinne i budowanie swojej firmy, że nie, nie, nie miałem czasu lub nie wpadłem na pomysł żeby posiłkować się dodatkową dźwignią, jaką jest wiedza dostępna chociażby w internecie. Natomiast pytanie, czy to było coś złego czy dobrego i dzisiaj myślę sobie, że to nic złego, że nie posiłkowałem się tą wiedzą, bo gdybym wtedy zaczął wcześniej. Jeździć na szkolenia, dzisiaj robiłbym prawdopodobnie to, co większość ludzi i nie zrobiłbym wynajmu korporacyjnego, więc jakby ja wygenerowałem swój e, swoją potrzebę rynku wraz z żoną i zaczęliśmy to obudowywać. I tak naprawdę, na pierwsze szkolenie e, z, 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 z nieruchomości pojechałem wraz z żoną we wrześniu zeszłego roku. Gdy zobaczyliśmy, że to co oni mówią to jest to samo co my robimy, tylko różnicą jest to, że my mamy inną grupę docelowych najemców, inną grupę docelowych inwestorów i tak jak większość Polski robi gdzieś tam inwestycje w bardziej dostępnych lub w mniejszą barierą wejścią gotowce, gotowce inwestycyjne w, w kamienice czy w wielką płytę. Tak my robiliśmy w, w, w rynek pierwotny, w, w umieszkania od deweloperów. Natomiast na ten moment nie powiedziałbym, czy to jest lepsze czy gorsze. To jest inny sektor w zależności od, w zależności od miasta, od lokalizacji, co jest bardziej dostępne. I na szkolenia już teraz też myślę, że dużo nie będę jeździł, raczej raczej będę skupiał się na wykorzystywaniu tej wiedzy z własnego doświadczenia i tej wiedzy teoretycznej ze szkolenia, kom. przez te kilka...